No, dziś film specjalnie dla wspierających. Normalnie bym tego nie pokazywał, bo to do tego troszeczkę dochodziłem. Co takiego dzisiaj robiłem? No, robiłem takie specjalne nożyki. To są nożyki do wytaczarek, które roztaczają otwory w koparkach, ładowarkach i jakichś innych sprzętach. On jest cały okrągły i z jednej strony ma spłaszczenie. No i jak ja to zrobiłem? Najpierw wykonałem to spłaszczenie. Później sobie wykonałem taki przyrząd. To jest kwadrat. Wywierciłem ten otwór, żeby oczywiście pasował ten nożyk suwliwie. Później nagwintowałem tutaj trzy otwory M8, żeby to dobrze trzymało. No i kolejna czynność, to potrzebne było imadło kątowe. No i później w tym imadle zamocowałem sobie tą opraweczkę. Opraweczkę. Tylko że miałem, jeszcze nie było tych fazek. Zaraz tak. O, w ten sposób. W ten sposób zamocowałem. Tu mam teraz śrubokręt, kluczyk, czwórkę. O. I później dorobiłem sobie jeszcze taki przyrząd kątowy. O. I na tym przyrządzie kątowym, zobaczcie, ustawiłem sobie w imadle i zacisnąłem i zrobiłem faskę. Najpierw z jednej strony, później faskę z drugiej strony. I tak na tych wszystkich sześciu sztukach. Kolejna czynność, to już później sobie znów zamocowałem. Musiało być to w osi imadła. W osi imadła zamocowałem sobie tą oprawkę moją. No i później takim malutkim frezem Fi4 robiłem. Najpierw robiłem ten kanałek, jakby powiedzieć, wzdłuż, czyli tutaj musiałem mieć ustawione na 0. Teraz mam ustawione na 50. A dlaczego na 50? Bo ta płytka ma kąt 80 stopni. I czyli 40 stopni w jedną, 40 stopni w drugą. I wtedy jak tą płytkę dopasujemy, tak, nie mam pomocy dzisiaj, żeby wam dobrze to pokazać. O, jak to dopasujemy, to tak troszkę nie wygląda, ale to jest naprawdę dobrze zrobione. 40 stopni z jednej, 40 stopni drugiej. Teraz jeszcze wystarczy tylko takim małym odwiertłem Fi2 przewiercić otwór. No i takim niedużo większym gwintownikiem M2,5 nagwintować. I później to będzie przykręcone taką specjalną śrubą Torxem na kluczyk T8. No, taki kluczyk to na pewno większość z was może mieć. O, to jest na sześciokątny. Sześciokątny taki otwór. Ten kluczyk, ten nożyk, przepraszam, będzie wyglądał podobnie do tego, tylko że to jest innego typu płytka, ale on będzie w ten sposób. Tu faska, faska, tu wybranie po to, żeby czubek płytki się mieścił. No i wszystko podobnie, tak jak tutaj w tym nożykach. Także myślę, że wam się podobało i zobaczyliście sobie, jak ja to robię. Znaczy, opowiedziałem wam właściwie, jak ja to robię. Co z tego, żeby zobaczyć, a trudniej to mu później wykonać. Ważne, żeby tak, to jest 40 stopni. Tutaj też ustawić trzeba by było 40 stopni i wtedy raz w jedną stronę wjechać, raz z drugiej strony wjechać najpierw, o, i zrobić wybranie to po środku też. No oczywiście to musi być zamocowane. Teraz to jest ta płytka poluzowana. Zobaczcie, tak jak kluczykiem docisnę, no to 8 dość dobrze trzyma. To już wtedy nic nie poruszymy jednym. A ja sobie zaciskam zawsze dwoma,
Bo zobaczcie, ktoś wymyślił sobie takie wrzeciono malutkie Fi30. A potem już mam jeszcze mniejszy robić, ale to nie wiem, jak to wyjdzie. Że bardzo małe wrzeciono Fi20 czy 25 będzie. No także to myślę, że to będzie ciekawe. Jak będziecie mieli jakieś pytania, będę wiedział, chętnie Wam odpowiem. Także dziękuję za wspieranie i dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.